Święty Klemens urodził się 26 grudnia 1751 roku w Tasowicach na Morawach, w licznej czeskiej, choć zniemczonej, rodzinie rzeźnika. Na chrzcie otrzymał imię świętego Jana Apostoła. Gdy miał 7 lat, zmarł jego ojciec. Matka potrafiła nie tylko zapewnić utrzymanie 12 dzieci, ale przede wszystkim głębokie chrześcijańskie wychowanie. Ponieważ ubóstwo matki nie pozwalało Janowi się kształcić, podjął pracę jako piekarz. Nie miał wszakże spokoju, nurtowało go bowiem pragnienie poświęcenia się na służbę Bożą. Dlatego zaoszczędzony grosz wraz ze swoim przyjacielem, Piotrem Kunzmanem, udał się do Rzymu, a potem do Tiwoli, gdzie wstąpił do eremitów. Nie czuł się tam jednak dobrze, gnał go żar pracy apostolskiej. Dlatego wystąpił z eremu i wrócił do kraju. W klasztorze Norbertanów, w Klosterbruku, chodził do gimnazjum, a równocześnie służył w klasztorze, by w ten sposób opłacić swoją naukę i utrzymanie. Na nowo podjął też pracę piekarza. Codziennie uczestniczył we mszy świętej i pobożnie do niej służył. To zwróciło uwagę na niego pewnych pań, które pomogły mu poświęcić się studiom wyższym na Uniwersytecie Wiedeńskim. W Rzymie zetknął się z niedawno założonym przez świętego Alfonsa Marię Liguoriego zakonem redemptorystów, do którego też wstąpił. Przyjął wówczas imiona Klemens Maria. Ponieważ miał już ukończone studia teologiczne, zaraz po złożeniu ślubów zakonnych otrzymał święcenia kapłańskie, a było to w roku 1785. Miał już wtedy 34 lata. Jako neoprezbiter został wysłany do Wiednia, a następnie na Pomorze. Zatrzymał się na jakiś czas w Warszawie. Chwilowy postój przemienił się w pobyt trwający 21 lat. Klemens przebywał w Warszawie z 2 przyjaciółmi, z ojcem Hublem i z bratem Kunzmanem. Ze względu na złe drogi i panującą jeszcze zimę, nuncjusz papieski polecił gościom pozostanie w stolicy przez pewien czas. Biskup poznański, do którego należała wówczas Warszawa, powierzył im opiekę nad kościołem świętego Benona w Warszawie. Był on przeznaczony dla katolików niemieckich. Polecono również Klemensowi czasową opiekę nad kościołem pojezuickim przy katedrze. Redemptorystom oddano również pod opiekę dom sierot i szkołę rodzin rzemieślniczych. Na audiencji u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Klemens otrzymał zapewnienie pomocy materialnej. Podobną pomoc zadeklarowała Komisja Edukacji Narodowej, a także Sejm w Grodnie. Skoro zaś dzieło zostało rozpoczęte, trzeba było dalej je prowadzić i w taki to sposób Klemens pozostał już w Warszawie. Święty Klemens prowadził działalność charytatywną, opiekował się służącymi, których było wtedy w stolicy około 11 tysięcy. Uruchomił drukarnię i wydawnictwo książek religijnych oraz stowarzyszenie dla pogłębienia wiedzy religijnej. W ten sposób powstała pierwsza placówka jego zakonu w Polsce. Był wybitnym kaznodzieją. Dla zapewnienia trwałości rozpoczętego dzieła Klemens rekrutował z chłopców przyszłych redemptorystów. Oddawał ich do szkół gimnazjalnych, a potem sam uczył ich filozofii i teologii, aż do święceń kapłańskich. Po 8 latach pracy miał 7 kapłanów. Założył też nowicjat. W roku 1803 miał już 18 kapłanów, a 5 lat później 36. Władze zakonu, widząc błogosławione owoce jego pracy, mianowały Klemensa wikariuszem generalnym na tereny na północ od Alp. Po 3 rozbiorze Polski Warszawa znalazła się pod okupacją Prus. Zaczęły się prześladowania. Daremnie Klemens słał memoriały do króla Fryderyka, chcąc uratować szkołę elementarną przed likwidacją. Niedługo później Napoleon podpisał dekret, na mocy którego redemptoryści zostali usunięci z Warszawy. Doszło do tego 20 czerwca 1808 roku. Po miesiącu ich uwolniono, ale nie pozwolono im wrócić do swojego domu w Warszawie. W tej sytuacji Klemens udał się do Wiednia. Osiadł przy kościele sióstr Urszulanek. Był niezmordowany w konfesjonale i na ambonie. Otaczał opieką młodzież, zwłaszcza uczęszczającą na uniwersytet. Chętnie ją wspomagał duchowo i materialnie. Zdołał skupić koło siebie grupę inteligencji wiedeńskiej i przez nią rozwinąć zbawczy wpływ na innych. Oni to przyczynili się do odrodzenia religijnego w Austrii. Klemens Maria zmarł w opinii świętości 15 marca 1820 roku. Jego pogrzeb był prawdziwą manifestacją w Wiedniu.
W roku 1888 papież Leon XIII wyniósł sługę Bożego do chwały błogosławionych, a w roku 1904 papież Pius X wpisał go uroczyście do katalogu świętych. Ze względu na to, że święty Klemens spędził 21 najpiękniejszych swoich lat w Warszawie, episkopat polski poprosił o wpisanie jego liturgicznego wspomnienia do kalendarza polskiego. Jest jednym z patronów Warszawy, a także kelnerów i piekarzy. W ikonografii święty Klemens przedstawiany jest w habicie redemptorystów. Jego atrybutem jest krzyż. Módlmy się. Najłaskawszy Boże, Ty z miłości do Twojego ludu obdarzyłeś świętego Klemensa Marię niezwykłą gorliwością o zbawienie ludzi i przez niego zwiastowałeś królestwo Twojej łaski. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowywali wiarę, której nauczał i postępowali drogą przykazań, którą wskazywał przykładem swojego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste exaudimus, Chryste exaudimus, Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie.